teraz zapraszamy Was do zobaczenia, jak wyglądają symulatory ratownictwa wysokościowego. Za nami jest kapitan Grzyb. Jestem, witam serdecznie. I przedstawi, jak wygląda szkolenie podchorążyk do skoków spadochronowych oraz potem zobaczycie, jak wygląda katapultowanie się z orlika. Ja się teraz wepnę, a oddaję głos panu. Bardzo proszę. Drodzy Państwo, tu by trzeba było podzielić na dwie tury takie szkolenie u nas, które się odbywa. Szkolenie podstawowe do wykonywania szkolnych skoków spadochronowych i szkolenie przed pójściem już na praktyki do skrzydła, do czwartego skrzydła tutaj naszej sąsiedniej zaprzyjaźnionej jednostki. Na dwa etapy, tak? To pierwszy, szkolimy do wykonywania tych trzech podstawowych skoków, które decydują o tym, że po siódmym semestrze możecie zacząć się szkolić na wojskowych statkach powietrznych, ale oczywiście ta druga tura to jest cały siódmy semestr, gdzie szkolimy Was na konkretny statek powietrzny, czy to jest śmigłowiec, czy to jest samolot, czy to jest samolot odrzutowy. I dopiero po tym podstawowym szkoleniu i po wykonaniu trzech skoków spadochronowych możecie pójść na praktyki i wykonywać loty na wojskowych statkach powietrznych, żeby to właśnie było jasne, że dzięki tym trzem skokom, które robicie na szkole, możecie wykonywać loty na wojskowych statkach powietrznych. I teraz tutaj, tak jak widzicie, to nasze laboratorium służby wysokościowo-ratowniczej. Symulator katapultowania z samolotu z orlika naszego, tak, który na orlikach latacie oczywiście w Radomiu. Moja miejscowość, tam mieszkam właśnie. Z kolei tutaj widzicie symulator katapultowania z TS-11 Iskra. Z kolei oczywiście Iskry wiecie, że latają w Dęblinie. Tam macie kabinę Puszczyka, śmigłowce również w Dęblinie. Tu z kolei macie symulator wykonywania skoków ratowniczych, ale również wykorzystujemy ten symulator do nauki skoków szkolnych. Tak jak tutaj kolega akurat jest podpięty, za chwilę będzie wykonywał skoki szkolne. Co mają na celu ten symulator? Symulator wykonywania skoków. Żeby nie rozwijać, żeby w skrócie powiedzieć, po prostu dzięki temu, jak pokażę Wam miejsce do lądowania, tam lądujecie, tak? Może to byłoby w skrócie. Tam, gdzie instruktor Wam pokaże, gdzie macie wylądować, Wy tam lądujecie i wtedy każdy jest zadowolony. Wy i my. Także tutaj powolutku jest kolega przygotowywany do katapultowania się z... Robert, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, prawda, którą tutaj, jak spojrzysz, coś czerwonego, co nie powinno być, jest dobrze wszystko, tak? Jest wyjęte, jest włożone, jest na właściwym miejscu. W tej chwili odbywa się ważenie, żeby system przeliczył, ile trzeba powietrza, prawda, do wagi podchorążego, tak? Żeby było to, można ćwiczyć non stop, żeby to było bezpieczne, tak, żeby nie miało wpływu na nasze zdrowie. Można tutaj właśnie pokazać, to wszystko widać, co na tym monitorze, co widzi również ten kabinę, tak? Z tej strony kabinę można zobaczyć. No i dobrze, jak będziesz miał sytuację awaryjną, tak, proszę tam naładować. Jak będziesz miał sytuację awaryjną, to proszę działać, tak? Wszystko zrozumiał, słyszałem. Tutaj komunikuję Wam się za pomocą tego głośnika, tak jak instruktor teraz tutaj siedzi, to komunikacja jest wzorcowa, bo wszystko dokładnie słyszy to, co do niego tam mówi, tak? Proszę, katapultuj się! Widzicie, po to są te ćwiczenia, że jeżeli nie miał właściwej pozycji w tym fotelu katapultowym, to po prostu w realu by się katapultował, ale tutaj będzie ćwiczył dotąd, aż będzie prawidłowa pozycja zajęta w fotelu katapultowym, po to, żeby sobie krzywdy nie zrobił, tak? Żeby
bo przeciążenie w realu to jest do 16 g, tak? Także ogromne i pozycje, żeby nie złamał sobie kręgosłupa, żeby nie złamał sobie czy to odcinka lędźwiowego, czy innego, musi mieć prawidłową pozycję do katapultowania i za chwilę wykona jeszcze raz to ćwiczenie. Dobra, ćwicz! No spokojnie, powoli, spokojnie. Proszę, katapultuj się. Dobra, jeszcze raz. Dobrze, wciśnij tam do dołu. Zaraz się tu opuścimy. Dobrze, on tutaj jeszcze raz przygotuje się, a my możemy przejść tutaj do kolegi. Może kolega coś tutaj powie. Ja wykonam teraz skok na spadochronie szkolnym kadet, tutaj na naszym symulatorze spadochronowym. Panie kapitanie, poproszę o podniesienie do góry. Bardzo proszę. Będziesz wykonywał skok nad naszym lotniskiem dębińskim. Ręce na razie proszę, żebyś miał bliżej siebie, prawda? I podniosę cię teraz do góry i na komendę skok sprawdzisz, czy jest czasza, jakie jest napełnienie tej czaszy, czy prawidłowe, czy nieprawidłowe. Jeżeli będzie jakaś sytuacja, na przykład awaryjna, to proszę działać zgodnie z procedurami, tak? Uwaga, w górę. Na szybko pozwolę sobie dodać, że właśnie w tych goglach widzę obraz, który widziałbym po prawdziwym wyskoczeniu z samolotu, który będziecie mogli obserwować na ekranie u pana kapitana oraz na kolejnym, który znajduje się koło mnie. Możemy zacząć. Przygotuj się. Skok. Sytuacja. Mocno, mocno. Raz, raz, raz. I zeszła. Jest wszystko w porządku. Sterówki. Popatrz, gdzie jesteś. Jak najspokojniej ruchy głową. Wiesz. Popatrz sobie przez chwilę na miejsce dokładnie, nad którym jesteś. Będziesz widział wtedy dokładnie, jak się przemieszczasz. Powolutku, spokojnie. I zobacz teraz, widzisz, lecisz z diabłem, prawda? Doleć do miejsca wyznaczonego do lądowania. I tam przygotuj się do lądowania, odwrócisz się pod wiatr i pozycja do lądowania, ale to na wysokości 100 metrów, dobrze? Panie kapitanie, może pan nam wyjaśnić, do czego są te dwa pomarańczowe znaki? Dokładnie. To w rzeczywistości ma tylko, tak naprawdę widzi buty swoje, tak? Patrzy na buty, patrzy na ziemię i wtedy widzi, jak się przemieszcza. To jest właśnie znacznik butów, tak? Butów. Ten żółty marker, to ja mogę mu zabrać w tej chwili na przykład ten marker, tak? Już tego markera nie ma, tak? Ale jak patrzy do dołu, to te buty się wypełniają i tak jakby pionowo pod siebie patrzył, tak? Ja mogę zabrać mu, zobaczcie, tą linię wiatru. Zabieram mu linię wiatru. Już nie ma pomocy naukowej konkretnej. Ja mogę mu zabrać nawet wysokościowo. To, co widzieliście, to wszystko jest do pomocy dla ćwiczącego. I teraz jest już taka wysokość, gdzie powolutku zaczniesz się przygotowywać bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jeszcze chwilkę zaczekaj. No dobrze, i odwróć się teraz powolutku pod wiatr. Pamiętaj, że jeden obrót to jest 12 sekund, tak? Także trzeba sobie odpowiednio się przygotować do tego. I zobacz, idealnie jest po prostu. 100 metrów było, byłeś już przygotowany. Odwróć się, dobrze. I patrz teraz po horyzont przed siebie. Odpuść sterówki. I bardzo ładnie. Pięknie, pięknie. Praktycznie w punkcie wylądowałeś. Bardzo ładnie. Uważam ćwiczenie, że zaliczone jest. Może ty jakieś swoje właśnie odnośnie tego skoku mógłbyś coś powiedzieć, tak? To znaczy, jakie wrażenie było, tak? Czy bardzo zbliżone do rzeczywistości? Mhm. Wiadomo, no tutaj wiatr ci nie zapomina. Oprócz tego wszystko jest, tak? Oprócz tego wszystko jest. Tu, o, i ćwiczył do momentu 3 razy, prawda? Aż za 4 razy wyszło, tak? 3 razy nie wyszło, 4 razem wyszło i po to się tu spotykamy, żeby to katapultowanie było do momentu, kiedy nauczy się przybierać w stresie, w różnych warunkach, w locie odwróconym, przewróconym, prawda, każdym innym przyjął, prawda,
kolejne katapultowanie udane. Kolejne teraz już tak będzie. Za każdym razem opanował już emocje i zaczyna wszystko wychodzić, tak? Dotąd ćwiczymy, aż w tych sytuacjach stresowych będzie dobrze, tak? No, ja miałbym na tyle. Jeszcze wracając do samego symulatora skoków spadochronowych. Jest on o tyle wyjątkowy, że jest jednym z najnowocześniejszych tego typu symulatorów w ogóle w tej części Europy. Świetne jest to, że właśnie w tych goglach, które miałem na sobie, widzę idealnie obraz, który właśnie widziałbym po wyskoczeniu z samolotu. W tym momencie widziałem lotnisko Dęblin i tutaj całą naszą okolicę, więc to wrażenie naprawdę jest świetne. Teraz chciałbym zaprosić Was o godzinie 10.15, także właściwie teraz na krótką przerwę. O 10.15 bądźcie z nami, pokażemy Wam lotniczo-gimnastyczne przyrządy specjalne oraz przygotowanie narządów orientacji przestrzennej do lotów. Widzimy się o 10.15, bądźcie z nami. Zaprzyjaźnieni. Skąd jesteście? Where are you from? Naszych studentów z zaprzyjaźnionej szkoły na Węgrzech w ramach projektu Erasmus. Polak, Węgier, dwa bratanki. Zapięć do szklanki. Nie.